Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zapraszam was do kolejnej serii odcinków Zagrajmy w GTA 5 single player oczywiście. I dzisiaj kontynuujemy tutaj misję od Trevora. Jednak zanim pojedziemy robić główną misję, pojedziemy sobie... O, pojawiła się właśnie jeszcze misja tutaj jakaś. Od ochotnicy. Aha, dobra, no to nie, zobaczymy tą misję w takim razie. M znak zapytania, to jest zawsze jakaś misja, którą można zrobić. O, jest, mówię o tym samolocie, który zestrzeliły samoloty, te hydry, w sensie, tak, bodajże. Samoloty szturmowe zestrzeliły samolot transportowy. Część przygotowań do skoku w paletę zakończona, został jeszcze ten sprzęt wojskowy, więc zajmij się konwojem, gdy będziesz tylko mógł. Aha, HS to jest ten konwój, ale to Trevor się musi nim zająć, tak? Nie może ktoś inny na przykład? Michael albo Franklin. Ogólnie tak ludzie, powiem wam, że sprawdziłem przed chwilą, przed nagrywaniem, sprawdziłem sobie statystyki tych postaci, jakie są mniej więcej. I powiem wam, że niestety najwięcej czasu chyba Trevorem przegrałem. A to dlatego, że on miał multum misji tutaj na początku. Już nie mówiąc o tym, że on ma chyba najwięcej fragów i w ogóle takich pierdół. Dobra. Chcą się ścigać? Frajerzy. Nie mają szans. Fuck. Dobra, lecimy. Ochotnicy. W sumie nie pamiętam, o co chodzi z tymi ochotnikami. Co to będzie za misja? Nie mam pojęcia bladego, więc zobaczymy sobie. Weasel News, super. Okej. O, jest non-stop po BFM, szkoda, że tak późno. Ogólnie ja w tym miejscu jestem pierwszy raz, więc całkiem ciekawie to wygląda, szczerze. Aha, ochotnicy to jest z tymi rangerami. Texas Rangers. Kurczę. I gdzie oni są? Ja mam... okej. Look at that! Yeah, put him up! Oh, it's you! What are you idiots up to, huh? My здесь защищаем честь Америки! Это предназначено судьбою! Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей! Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country! Jesus! Hey! Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on, come on, let's go. Let's go. Get in. Brachen. Ten koleś jest najlepszy, ten Rusek. Boże, czegoś takiego mi brakowało, takiego Ruska typowego tutaj. Szczególnie po tym, jak Niko był czy coś. O kurde. Oh, good man. Always prepared. Oh, the depth's all troll for 500 bucks. You two are completely loco. If you'll forgive my use of Spanish, you know what that means, right? You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. I can just tell by looking at you. We had our eye on this fella for a while. Illegal farming, bartering of goods, deep into a shadow economy. Okay, give me a cloak so I can incapacitate him humanely. Okay. Keep your hands where I can see. Ręce na widoku. This is a citizen's arrest. Not you lunatics again. You could have killed me. Get in a vehicle now. Siadaj. Dwigaj. A co pan chce? Proszę jechać. Przyjechał i... Ej, panie ruski, sorry. A ten próbuje strzelać. O Jezu. Fuck, nie trafiłem. Jeszcze zdążyłem. O Boże, wyświry, kurde. Proszę odjechać. A to jest jakaś prawdziwa straż. Wsiądź do wozu cywilnej straży granicznej. Good work, boys. Idź do fabryki cementu. Okej. Ciekawe po co? Are you taking me? This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh yeah. Well, let me see. Podrze. Oops. Iz ruk wyskoczył. You can't get away with this.
I report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuck. How'd you get your hands on this patrol car? I'm a proud park ranger, my friend, a trained security professional. Okej. Wjeżdżamy na cementownię. A tu już ktoś czeka? Aha, my po kolejnej kolesi jedziemy. Oh, look at him. Where's the moral code, huh? Half the country's on spring break, while the other half's murdering each other for cocaine. Trafiony! People like you still assist. We'll come back for him. Don't let the other one get away. Dobra. Dawać go! Jeszcze leży! Civil Border Patrol! Run and I'll put you down again. You understand me? A tamten? Okay, okay. Let's go, buddy. You're coming with us. Yeah, yeah. Andalay, andalay. Come on, move. In the vehicle now. O Boże. Genialny, genialny. All right, fellas. Let's go back for the other one. Ale wózek naprawdę spoko. Właśnie taki bym chciał mieć, kurczę, na multiku. I had an irrational hatred for my fellow man, but you two are something else. Please, I have a family. I have a family. Арестован за преступление против демократии. Ten Rusek. Go car, go now. Okay. On jest kuźwa genialny. Najlepsza postać teraz. Go, go, fucker, go. Go, go, fucker. I'm going, I'm going. I'm going. Pokaż mu Trevor. Pyk ci w plecy paralizatorem. Wstawaj, śmieciu. Kurde, dawaj, dawaj, dawaj. No, szybko, szybko. No, gdzie idziesz? Wsiadaj do tyłu. A! O Boże, to jest genialny. Paralizator jeszcze. O Jezusie. Dobra. Dawaj, panie ruskie. Well, good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Wysiądź z pojazdu, okej. Proszę bardzo. So I just get left here? We made Uncle Sam proud. O Jezu, naprawdę, to są dobre misje. Z tym ziomkiem, z tym ruskiem, naprawdę, najlepsze misje. Dobra, może jednak nie. Okej, auto zapis. Ukończono, bardzo fajnie w takim razie. Powitanie po amerykańsku, oto oni jadą. Ciekawe, czy ja mogę teraz za nimi podjechać jeszcze gdzieś. Tony! Konwój wiezie sprzęt wojskowy do HS. Chyba, że po prostu ten konwój jest na jakimś zadupiu. No dokładnie, ten konwój jest na zadupiu obok mnie, więc to już go zrobię po prostu. Na razie, koledzy! Bo cię zniszczę. Mam paralizator. Będę paralizatorem walczył. Dobra. Robimy teraz konwój w takim razie. Skoro mamy go zrobić, tak? On się porusza, on ucieka chyba stąd. Czy on jedzie w moim kierunku? W sumie nie wiem. Nie, jedzie w moim kierunku, okej. Okay. Czyli będę mógł zrobić w sumie jedną fajną rzecz, jaką robiłem w Watch Dogsach. Która była moją ulubioną rzeczą, kiedy miałem łapać jakiś konwój. Czyli tak. Okej, okay, wybija sobie żołnierzy, spoko. Każdy tak może ze snajperką wybić wszystkich żołnierzy. Bez przypału. Już? Dobra, wezmę coś na blisko. Nie, no dobra, wezmę karabinek. Proszę odjechać! To nie są ćwiczenia! Proszę odjechać!
Kondycja 80+. Wypieprzaj, wypieprzaj, koleś. Jedź stąd. Chciałem jeść stąd. Nie wjeżdżaj mi w ciężarówkę. Dobra. Tak w razie czego, gdyby jednak się ruszali jednak. Nie ma tutaj nic podejrzanego, nie ma. Mają jeepek. Dobra, ten koleś nie żyje na pewno. Tutaj nikogo nie ma. I tutaj już chyba też nikogo nie ma. Boże, koleś! Jak jedziesz tam, patafianie. Dobra. Kradniemy ciężarówkę. Proszę wysiąść, drzwi zamknąć. I z Jamorkiem jedziemy. Jedź do laboratorium. Spoko. I... Fajnie, jedziemy sobie ładną ciężarówką. W sumie wojskowa jest bardzo fajna. Fajnie wygląda. Naprawdę, podoba mi się. Taką można jeździć. Przypomina mi się od razu jakaś V3-ka z Dayza. Więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Mogę sobie tak pojechać. Spoko. Okej, nikt mnie już nie ściga. Załatwiłem cały konwój w ogóle. Trevor, świr jak zwykle niszczy wszystkich. Spoko. Dobra, gdzie mamy jechać? Tam mamy jechać. Nad wodę i w prawo, okej. Znowu jakiś gang, kurde. Z drogi. Ups. Jednego zepchałem, drugi gdzieś poleciał na pobocze, a trzeci jedzie, gdyby nigdy nic. Jakbym się mu zatrzymał. O, on ucieka chyba. Zaraz zobaczymy, kurde, jak ucieknie daleko. Włączę długie. O, musi się zatrzymać. Ups. Ups. Ups i nie chciałem, naprawdę. To Trevor. Kurczę. Jak tam te światła takie? Aha, długie, że takie. Tak wyglądają, dobra, bo się prawie oślepiłem. Został nam kilometr do dojechania do laboratorium. Z czymkolwiek to jest w ogóle na pace. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakiś sprzęt wojskowy pewnie, czy inne rzeczy. Za chwilę zobaczymy sobie, jak już to przywieziemy na miejsce. Jakiś kojocik chciał przebiec. Ale nie dzisiaj kojociku. Poczekaj sobie, aż ktoś normalny będzie jechał, a nie hogaty Trevor. To jest najgorsze połączenie. Nie dość, że hogaty, to jeszcze Trevor. Albo nie dość, że Trevor, to jeszcze hogaty. Bez kitu. Że mam wjechać tu niby. Okej. Wysiąść z ciężarówki. Oczywiście, że wysiądę. Udało się, jej, ukończono. O, sprzęt wojskowy. Łowca gu... Aha, mogłem w głowy strzelać w sumie. No, podobijałem ich. Nie było tak źle. A, jestem biednym człowiekiem. O, Lester. Lester molester. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. Okay, Trevor, I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud. O, dobra, Fight Club numer 1 dzisiaj. Dobra, włączamy kamerę do Fight Clubu. Chodź, chodź, koleś. No chodź. No chodź. Wow! Dawaj, 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 chodź. Ho! Bim, bim! Jeszcze? Dawaj, kontratak. Kontratak ci wyciągnę. Bang, bang! I po brudzie będzie? Bang! Jeszcze chcesz, dobra. Kontra! A, już nie wytrzymał, ale i tak był koleś dosyć wytrzymały, nie powiem. Z Trevorem nie miał najmniejszych szans. Może z Michaelem by coś ugrał, ale to jest Trevor, on tu jest najsilniejszy chyba z tych ziomków. Naszych trzech. Dlatego pojedziemy robić misję Trevorową teraz. No jak już robimy Trevorkiem tutaj misję w Trevorowni, to zrobimy jego główną misję. Chyba, że to już będzie z FIB, no to co innego. No to najwyżej ją zrobimy, nie? Co ty jedziesz, kurczę, jakąś terenową... terenowym prawie SUV-em? Okej, tutaj mamy prawilne autko, jedyne prawilne. Cześć, wróciłem... O nie, to nie te drzwi. Niestety, co ja mogę tu zrobić? Coś tu było przed chwilą, coś się pojawiło i nie wiem co w sumie. Nieważne, wchodzimy. Wchodzimy jak do siebie, a nie jestem u mnie. Uuu.
Hey, Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom, too, will ya? And Tracy. Please, son. Your daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? The fuck is wrong with you? Now, see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh, man. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. So where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty on. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low. Out here, by calling LS and inviting a known accomplice of ours come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, all right? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, then to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late. O Boże, ludzie, to jest masakra po prostu, to jest genialne, te scenki są genialne po prostu. Ta babka też, gazolina? No i pysk Trevora. Ale powiem wam, że akurat nie, to nie jest takie złe, benzynka fajnie bardzo pachnie. Też lubię wąchać benzynę, hehe. Ale wiadomo, no nie leję się jej do kubka i nie wącham. Tylko przez przypadek, przy samochodzie. What the fuck? A, Franklin goni tych czwoków! Okej, ścigaj braci O'Neill. No, czyli będziemy sobie za nimi jechać. Taka będzie scena w pościgu. Franklin, najprawilniejsza mordka. Hey man, me and Chop on these punks. We coming up to WH. North of 2 miles. All right. The O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper? Yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the rope. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey, dog, can you like get on it? Because these dudes is rolling hard. We're 5 minutes out from Fuck. The chopper. Alright. Okay, czyli my się będziemy nimi zajmować teraz. No, spoko. Elk in the road! Oh, fuck!
Okej, oni sami się zniszczyli. Ja jestem z psem. Nie mają szans, jak ja jestem z psem. Szukaj Chop. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. O, dobra, teraz będziemy Trevorem, tak? Który jest w helikopterze. Aha, nie jesteśmy. Don't worry. Incoming. I to przybliżanie, tak, przybliżanie, może przybliżenie. Udaj się na lotnisko, a co tam będzie Helka? Incoming. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me and they know we're back in the sandy shore, so no. Here she is. The Biz Heli. Remember, she ain't mine, she's the company's. Siadaj, Michael! Lecimy! Najlepsze drzwi, o nic się nie zahaczają. Udaj się do lasu. Brzmi jak wyzwanie. Dobra, to lecimy. Chwilę nam zajmie, ale... Why do these guys, the O'Neils, want you dead anyway? There was a deal! Contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! And they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they zaraz want you no, zabiłem ich. Ah, what's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips. You're such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry I'm a human. Uczucia, emocje, tak. Feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the IAA building. You stole it from the FIB? Not so. I took it in. There was a rifle on board too, so if your panties... Hey, hey! Siury są w lesie. O, dobra. Ja to muszę włączyć, aha, aby włączyć termowizję. Już nie ma kolesia w wodzie. O, to jest Franklin, okej. Tutaj ktoś siedzi. Zniknął. Był koleś i już go nie ma. Nie, to jest jakiś jelonek. Tu też i gdzie on może być jeszcze? A to jest nasz. Dobra, gdzie ja mam patrzeć? Tam ktoś jest, czy coś? Tu też coś jest. Ej, no tu był gdzieś koleś. Zniknął. No bez kitu. Chciałem mnie wyszukać jeszcze. Mam po jelonach strzelać. Tu są jelony. Tu są jelony, tu też. Tu jest koleś. Dobra, umrzył. Ruch nade mną, ale że gdzie? Tu? Nie, tu jest jelon. Zerknij po prawej. O, zerpega.
do this, little homie. Fight. Podążaj za chopem. Już biegnę. Tylko przygotuję sobie karabin. Ale tam był jeden typek wcześniej w lesie, w drzewach. I ja do niego strzeliłem, ale on zniknął wcześniej. Płyniemy, chop. Płyniemy, chop, chop, chop. Jak to mawiał Sion. Hehe, Sion w lolu. Dobra. Gdzie on ma być? Niby za którą skałą? Już tam biegnę. O, tam jest śmieć. To nawet ja poczułem. Już? Okej. Dobra, na Trevora przechodzimy. Zabierz Franklina i Chopa z kanionu Ratton. Jak ja go mam niby stamtąd zabrać? Takie pytanie podstawowe. Dobra, i co, gdzie mam wylądować? Aha, tu mam wylądować, okej. Spoko. Nie ma najmniejszego problemu, żeby wylądować w lesie. W sumie dobra, nie ma większego problemu, na dobrą sprawę. Proszę, jestem. Wylądowałem. Chodź z Chopem. A Chop co, sam sobie wskoczy tu? Aha, no chyba tak. No wsiadaj, Chop, wsiadaj. Dobrze, psie. Lecimy. Udaj się na lotnisko. Okej, no to ja się udam na lotnisko w takim razie. Akcja była nawet dosyć fajna, szybka. Najlepsze wyjaśnienia, no bo coś tam poleciało, bo tam poszedłem do nich i no wybiłem im pół rodziny, zostawiłem trzech przy życiu, których akurat nie było, no ale nie wiem dlaczego oni chcieli się zemścić, nie mam bladego pojęcia. Dobra, jesteśmy. Hey, Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. No i dobra, misja zrobiona. Ukończono drapieżnik. 63% postęp, celność. Strzały w głowę 0 na 3. Aha, że miałem ich... No. Nieważne. Nieważne. Czyli tak, teraz mamy Trevorowe misje ogólnie cały czas. Mam dużo tych Trevorowych misji. Zrobiłbym tak, to jest do zrobienia cały czas i tu jest otwarta sprawa. Ale mógłbym teraz wziąć Franklina i pojechać na znak zapytania. All right, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab.